Jak może część z Was pamięta, obecnie przygotowujemy się do rejsu dookoła Wielkiej Brytanii z naszym przyjacielem Richardem na jego pięknej Seraphim. Zanim jednak Seraphim będzie gotowa, Marcin i ja przenieśliśmy się na Spellbound of Narnia z nadzieją powłóczenia się po Solencie, a może i gdzieś trochę dalej. Zaprosiliśmy do nas Antonego z Sail Hall. W dzisiejszym odcinku trochę się bawimy, bo się ścigamy. Spellbound of Narnia versus Citroën C3. Trasa z Southsea do Gosport. Kto wygrał? Zobaczcie w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, z samego rana jest wtorek. No my oficjalnie jesteśmy już bez dachu nad głową, to znaczy mamy naszą łódkę. Natomiast nie mamy naszego mieszkania. Wynajęliśmy je na pół roku. Jest wcześnie rano, ja nie wyglądam jakoś zachwycająco, moi drodzy. Jeszcze do tego wszystkiego mam zimno. A w tej chwili jest 7 rano. Wtorek 29. Dziś Marcin z Antonem będzie płynął do Gosport, a ja będę jechała naszym autem. Tak to marina wygląda z rana. No i się troszeczkę pogoda nam skićkała w ten wtorkowy poranek, bo no nie wiem, czy to będzie widać, ale pada deszczyk. O, może teraz będzie widać, jak nam tutaj kropi. Oni mają do przepłynięcia 8 mil, no ale wiadomo, jest to na pewno wolniejsza impreza. Ja natomiast mam do przejechania praktycznie 2 razy tyle. Śmiejemy się, że robimy sobie taki wyścig jak na Top Gear, ale no, szczerze mówiąc, to wiadomo, że ja będę szybciej samochodem niż oni łódką. Także ja odbiorę linę od chłopaków w Gosport. Przygotowujemy się do wypłynięcia, to znaczy chłopaki się przygotowują, ja trochę pomagam. Antony założył bresty, czyli midship lines po obu stronach, ponieważ będziemy jeszcze tankować. Teraz przygotujemy tą linę dziobową na biegowo, żeby Antony ją szybko mógł wybrać, a ja oddam linę rufową. We're going to race. We've got Spellbound, which has to move to Gosport from Southsea, and Marcin and I are on board. Monica is going to drive all of the way around the top end of Portsmouth Harbour. Before we do anything, we've got to fill up with fuel on the way to the fuel dock in Southsea. But the fuel dock is full, so we're going to hope we've got enough diesel to get to Gosport. Marcin zrezygnował z tankowania, nie wiem czemu, no ale dobra, jego decyzja. Chyba mu się nie chciało tam zatrzymywać. No, ale zaczęliśmy wyścig. No to ja idę do samochodu. Jadę do Gosport. Otwieramy, wsiadamy. Teraz ja zaczynam rejs. Znaczy rejs, czyli wyścig. Chłopaki popłynęli. O, widać ich jeszcze stąd. Kamera tego nie uchwyci, ale oni tam są. A ja wskakuję do auta i jadę. Do zobaczenia w Gosport. Pa! Nawigacja podłączona, słuchajcie. Ja mam 17 mil do przejechania do mariny w Gosport. Według Google Maps powinno mi to zająć 40 minut. Także no, moi drodzy, ja nie wiem, czy chłopaki mają jakiś szans z samochodem w tym wyścigu. Właśnie dałam chłopakom trochę czasu, bo się niestety pomyliłam. Powinnam być na tym pasie tutaj obok. Nie sądzę, żeby ktokolwiek mnie wpuścił, bo jest gigantyczny, słuchajcie, korek. Więc oczywiście zgodnie z moją strategią jadę prosto i gdzieś tam mnie GPS wyprostuje. No. Dobrze ludzie tu mieszkają, bo mnie puścili na ten drugi pas, także ja jadę dalej zgodnie z planem. Zostało mi 13 mil i 27 minut. No to lecimy. As you can see, nothing. No weather at all. Weather's been cancelled. Monica's going to win this. Anyway, that's where we're headed. Why is the Spinnaker Tower over there? Just appearing out of the mist. To get there, we've got to go around these markers and past the forts first. Yeah. Motorsailing, but. No, jesteśmy coraz bliżej. Ruszamy dalej. No i mi zostało 4,1 mili, 14 minut. No i będziemy jechać, tak? Dalej. Trochę jakieś roboty drogowe tu robią w Gosport, ale jedziemy. No i mi zostało 2,8 mili, 10 minut, korki są. Za 60 powinnam tam być. No nie wydaje mi się, żeby chłopaki byli przede mną. No trudno, samochód tym razem wygrał. Korki mnie nie złapały. No kochani, to ja jestem. Dojechałam. Jest prawie 10. No i mamy Gosport. Nie kłamię. Jestem pierwsza. Teraz idę do recepcji, żeby zapytać, czy możemy na kilka godzin nasz samochód mieć tutaj, skoro nocujemy. I czy muszę za to zapłacić, czy nie będzie to problem. No zaraz się przekonamy. O, tu widać słynny budynek w Portsmouth, Spinnaker. Ciekawa jestem, jak chłopakom idzie. Jak tutaj sprawy załatwię, to do nich zadzwonię i sprawdzę, co się dzieje u nich. No a pogoda, jak sami widzicie, paskudna. O, proszę bardzo, jest Gosport. Jesteśmy. Idę na pogawędkę. No i kochani, rzeczywistość jest taka, mogłam nagrać w sumie rozmowy z Marcinem. Rozmawiałam z Marcinem przed chwileczką, oni myślą, że jeszcze jakąś godzinkę mają, także ja idę, słuchajcie, na śniadanie. Idziemy łapać chłopaków przy pontonie z paliwem. Złapaliśmy Marcina, złapaliśmy kapitana. Spellbound jest tam. Antony cały i zdrowy. Nie zdążyłam was filmować, jak tutaj wchodziliście. Ale Spellbound dopłynął. Tą paskudną pogodę, wierzcie mi, jest okropnie. No i sobie pompujemy paliwko. Marcin tam, a ja obserwuję, ile my potrzebujemy. 40! No i wchodzimy, moi drodzy, do Gosport. Będziemy parkować portside, tu wszystko już mamy naszykowane. Jak tam, kapitanie? Po takim długim czasie nieżeglowania łódką. Tak, stresik mały. I pogoda nam się trafiła paskudna, to jest H. Gdzie jest on? A, tam, no. Okej, dobra. No i mamy tam, proszę bardzo, Antony już tam jest. Będziemy parkować. No dobra, czas się naszykować do parkowania. Koniec filmowania, moi drodzy. No i proszę, zaparkowani. Tylko że troszeczkę trzeba będzie tutaj podopasowywać. Ale trzyma nas ta środkowa lina Brest, Midship. Po wyczerpującym wyścigu zrobiliśmy się głodni. Antony to prawdziwy mistrz kuchni. Zresztą zobaczcie sami, co przygotował. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Część z Was wie, że już za kilka tygodni wyruszamy na wyprawę dookoła Wielkiej Brytanii z naszym przyjacielem Richardem na jego przepięknej Seraphim. Bardzo chcemy Wam opowiedzieć o tej wspaniałej przygodzie. Mamy nadzieję, że już niedługo pojawi się kolejny filmik na temat naszych przygotowań. Na razie ja i Marcin mieszkamy na Spellbound i powoli żeglujemy, czekając aż będziemy mogli przenieść się na Seraphim i razem z Richardem opowiedzieć Wam więcej o naszych planach. Do zobaczenia za tydzień!